Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszyscy się tak dziwią, że taka staruszka się jeszcze rzuca, ale naprawdę póki żyć będę, to będę zapobiegać fałszowaniu naszej wiary. Dla mnie to jest sprawa narażenia się na potępienie. To nie jest tylko sprawa kultury, zwyczajów. Ta mi się religia podoba, ta mi się nie podoba. To nie jest sprawa, to jest sprawa zbawienia albo potępienia. Naprawdę, ja w to bardzo przekonana jestem. I proszę Państwa, ja w zasadzie do Indii wyjechałam jako osoba świecka. Nie przypuszczałam, że będę w ogóle miała jakieś zderzenia z poglądem religijnym. Byłam pielęgniarką, misjonarz polski pisał, że nie ma pensji dla pielęgniarek i dlatego sam opatrunki zakłada. Wobec tego ja pojechałam i powiedziałam, że może mogę się ja zająć chorymi, a on niech robi swoje, prawda, misjonarz. No i rzeczywiście, jako pielęgniarka od razu mogłam, nie musiałam znać nawet języka, bo jeżeli on miał dużo chorych trędowatych, to opatrunki zakładać ja mogę każdemu człowiekowi, chociaż jego mowy nie znam. I dlatego od razu mogłam być pomocą dla tego misjonarza. I faktycznie on był bardzo przemęczony, wyczerpany, że za 8 miesięcy później jednak wylądował w szpitalu. Także faktycznie może w porę przyjechałam. Ale dlaczego tak mówię? Że ja dopiero tam zobaczyłam, jak bardzo Polaków się okłamuje. To były lata 60. Wyjechałam w 1967 roku. Ale już w latach 60. w Polsce jakoś się reklama, a to Gandhi, a to Tagore, a to wydawało się, że są święci nie tylko w chrześcijaństwie, ale są i święci innej wiary. Tak przedstawiali bardzo optymistycznie, tak bardzo no, entuzjastycznie. I ja byłam nastawiona, że tamten kraj ma rzeczywiście jakichś takich duchowych, głębokich ludzi, tylko że cierpią, mają trąd i trzeba im pomóc. Tymczasem jak tam się znalazłam, dopiero zobaczyłam różnicę. Ja tu już w Polsce się zastanawiałam. Jeżeli tam w Indiach tacy wszyscy są uduchowieni, tacy mistyczni, tacy, to dlaczego tyle ludzi jest na ulicy, że tam Matka Teresa czy misjonarze muszą ich ratować? Dlaczego miejscowi ludzie, miejscowi ci doskonali hinduiści nimi się nie zajmą? Dopiero tam zobaczyłam, o co chodzi. Proszę Państwa, kraj, gdzie mógłby być dla wszystkich dobrobyt, ale kraj, gdzie jest błędna wiara, tragicznie błędna. To znaczy wiara, że dusza, wszystko co żyje, czy zwierzę, czy człowiek ma duszę, tylko ta dusza jest na różnym poziomie świadomości i energii i ta dusza zmienia ciała. I jest wiara taka, że kiedy dusza przejdzie kolejność ciał zwierzęcych, rybka, potem ma dusza ciało jaszczurki, potem ma ciało ptaka, potem ma ciało ssaka, a potem się wciela już w ciała ludzi. I właśnie ludzie, którzy pracują fizycznie, traktowani są, że w nich się wcielają dusze, co kończą kolejkę ciał zwierzęcych. Wobec tego parias, to już ma człowieka kształt, ale tam jest jeszcze dusza zwierzęca. I to jeszcze głupi i ciemny i dlatego nie nadaje się ani do rzemiosła, ani do studiów, ani do, bo on musi jeszcze służyć, tak jak koń, jak osioł, który pracuje czy dźwiga właściciela. Więc właśnie parias, czyli tam była, to było śudra, kasta najniższa, warstwa ludzi, których się traktuje, że to są ludzie, do których wcielają się dusze, które opuszczają kolejność ciał zwierzęcych. I tych ludzi z punktu widzenia wiary traktuje się jako bezprawnych. Ci ludzie żadnych praw nie mają, oni są do dyspozycji wyższych od siebie. Tę religię zreformował Gandhi pod względem takim, że konstytucja wzięła pod uwagę deklarację praw człowieka, ponieważ oni już są ludźmi, to jest człowiek. Śudra czy nie śudra, parias czy nie parias, to człowiek. I według konstytucji opartej na deklaracji praw człowieka wszystkie kasty mają równouprawnienie. Ale proszę Państwa, deklaracja praw człowieka opiera się na światopoglądzie chrześcijańskim. Chrześcijanie wszyscy wierzą, że każdy człowiek ma duszę stworzoną na podobieństwo Boga. Każdy człowiek ma naturę
ludzką, a nie po prostu rasiści inaczej myśleli, ale według deklaracji praw człowieka ta deklaracja oparta jest na światopoglądzie chrześcijańskim i tam nie pasuje do tamtej religii. I dlatego tamci bojkotują deklarację praw człowieka. Bojkotują prawo w konstytucji, indyjskiej konstytucji, która mówi o równouprawnieniu wszystkich ludzi. I ktoś, kto się nie kieruje ich religią, tylko konstytucją, to ten ktoś rzeczywiście traktuje równo ludzi. I teraz, proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, jak mnie otworzyło oczy bardzo ostro, zanim jeszcze tam zapoznałam się z tamtejszą filozofią, religią i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jestem jeszcze wtedy miałam ambulatorium, udzielałam pomocy każdemu choremu. Przychodzi do mnie człowiek z wielkim bólem brzucha. I teraz okazuje się, że to w nocy dostał bólu, a czuł się dobrze. Więc sprawdzam, okazuje się, że musi być skręt jelit. Prawdopodobnie, bo nie wyglądało na ostrą wyrostek. No i rzeczywiście udzieliłam pomocy tak jak przy skręcie jelit, ból minął. I ja mówię do niego tak, słuchaj, to ty tu na farmie pracujesz, to ty na jedzenie nie zarobisz. Bo on powiedział, że on z głodu w nocy gryzł jakąś korę, jakieś owoce, które małpy jedzą, a ludziom szkodzą. I ja mówię, to na jedzenie nie zarobisz. A ten mi mówi, Słami mi nie płaci. Słami to jest taki Superman. A to ja mówię, no konstytucja tego zakazuje. Ja mówię, dałam mu jeść i mówię, słuchaj, po pracy ja pójdę do tego pana, on ci musi zapłacić. Słuchajcie, ja wtedy nie byłam zakonnicą, ja byłam osobą świecką, ale miałam bardzo gorliwość pomocy biedakom. No i dobrze, poszłam do tego Słamiego. Chłopak nie wszedł do środka mieszkania, bo ma bioprądy nieczyste, bo ma duszę zwierzęcą. Wobec tego nie wszedł do środka, żeby promienie nie zainfekowały mieszkania tego pana. Ale ja wchodzę, pan owszem uprzejmy, wykształcony, miły, przywitał mnie. Ja jednak poproszę, abyście wyłączyli wszystkie komórki, dobrze? Bo to wiecie, potem dyskoteka wychodzi i te ważne treści uciekną. Nie, szanujmy się nawzajem, wyłączmy. A o której mamy się rozejść? A siostro do skutku. Tak, to dobrze. W każdym razie ojciec mówi, że nie mam ograniczenia czasu. Wobec tego, póki państwo wytrzymacie to, co ja mówię. Proszę państwa, jak on mnie tak miło przywitał, ja mówię, przyszłam, żeby zapłatę. Chłopak prawie parę tygodni pracował. A Słami mówi tak, to jest moja sprawa. A ja mówię, moja też, bo jak on choruje, to do mnie przychodzi. Oczywiście, czy ty mu pomagasz, czy nie, to twoja sprawa. Ale czy ja mu zapłacę, czy nie, to moja sprawa, mówi pan. Ja mówię, nie twoja sprawa, tylko obowiązek. Pracował, w konstytucji macie napisane, a znałam ten paragraf. A on mówi, konstytucja? To ignoranci napisali. Ja się kieruję prawem odwiecznym, prawem zapisanym w Wedach, święte księgi Wedy, a nie konstytucja. No to ja sobie myślę, no ja nie znałam jeszcze wtedy Weda, potem się już zapoznałam, ale myślę sobie, każdy człowiek jakieś sumienie ma, prawda? Więc ja przemawiam do sumienia tego człowieka. Mówię, słuchaj, ten chłopak głoduje. On z głodu gryz korę jakąś w dżungli. On jeszcze 2 dni dłużej jelito by pękło, bo miał skręt jelit. A jak ja mówię, że jelito by pękło, a on powiedział, cóż by się stało, miałby już nowe ciało. O, dusza by wyszła z tego ciała, miałby już nowe ciało. I ja zaszkodziłam chłopakowi, bo ma gorsze ciało, a miałby już lepsze według reinkarnacji. Więc ja się zaczynam bronić. Mówię, a może bym miał jeszcze gorsze ciało, może bym miał... Ależ nie! On na pewno by się wcielił wyżej, bo służył bezinteresownie, pokazuje na siebie. Służyć Panu bezinteresownie? Szczyt religijnej cnoty! Taki hinduizm jest doskonały, taka doskonała religia. I właśnie i u nas w Polsce zaczynają głupcy wierzyć w reinkarnację. Polacy. Spotkałam takich Polaków i to katolików. Argumentuje mi, że Bóg jest miłosierny, to niemożliwe, żeby było potępienie. Niemożliwe.
Ja mówię, Panie, jak niemożliwe, skoro mówi Bóg? Bo Jezus wyraźnie mówi o potępieniu. W Ewangelii mamy ostrzeżenie Jezusa przed potępieniem. Lepiej jednym okiem wejść do nieba, niż z dwoma oczami być potępionym. Prawda? Wyraźnie. Więc ja mówię, jeżeli Bóg mówi, to jak ty mówisz, że to jest niemożliwe? A mówisz, że jesteś katolik, czyli wierzysz, że Jezus jest Bogiem. No to jak to możesz mieć zastrzeżenia, że to jest niemożliwe? Więc właśnie tak trudno nieraz z katolikami rozmawiać, bo się pomieszały się różne poglądy niektórym ludziom. I proszę Państwa, ja z tym chłopakiem od tego Sosłamiego wyszłam, nie zapłacił, bo jak ja mu próbowałam przemówić do sumienia, to on miał swoje argumenty. I teraz idę z chłopakiem z powrotem i mówię do chłopaka, tu na tej farmie wszyscy bezpłatnie pracują. A chłopak mówi, nie, niektórym płaci, niektórym nie płaci, różnie. No to ja mówię, no to jak? Jednakową pracę wykonujecie, a nie dostajecie zapłaty? Jedni dostają, drudzy nie? To jest niesprawiedliwe. A chłopak mi wyjaśnia, mówi, nie, my teraz jednakową pracę wykonujemy, ale Słami ma boską świadomość i Słami wie, jakie były nasze poprzednie żywoty. I z powodu poprzedniego żywota jemu się może nie należy zapłata. No fajna religia, prawda? I właśnie u nas się tak tą religię zachwala, a się nie wie, co się zachwala. I tutaj ja wiele takich mogłabym cytować przykładów, gdzie się rozbiła moja próba pomocy biedocie przez tą reinkarnację. Próbowałam założyć chałupnictwo, to ich nastraszyli, tych pariasów, że jak wy nie będziecie sprzątać i krowiego łajna zbierać i tak dalej, to się wcielicie w gorsze ciało. A jak będziecie do dyspozycji panów, to będziecie mieli lepsze ciało. Czyli trzymaj się swoich przepisów kastowych. I ja tutaj, jak chodzi o te kastowe, to ja tutaj właśnie w tej książce, nie dajcie się uwieść, poruszam swoje właśnie próby pomocy biedocie i te próby nie udały się z powodu wiary, fałszywej tamtej wiary. I dlatego ja nie wiem, czy wiecie Państwo, że Matka Teresa, jak się zajmowała tymi ludźmi umierającymi na ulicy, to miała bunt przeciw niej, ci liderzy religijni, że ona przeszkadza duszy wyjść temu człowiekowi, co leży w rowie. Dusza wyjdzie, by nie miał nowe ciało. O co chodzi? Więc właśnie dobrze, że Indira Gandhi nie miała tego poglądu i obroniła prawo siostry dzisiaj świętej Matki Teresy. Tak to by ją też stłumili. Więc właśnie wiara, proszę Państwa, jest prawdą, że jeżeli jest konstytucja, mówi co innego, a religia mówi co innego, to każdy człowiek na świecie pierwsze będzie się stosował do tego, co mówi religia. Taka jest prawda. Jeżeli konstytucja mówi inaczej niż religia, to ludzie się nie stosują do konstytucji, a do religii. I to jest wobec wszystkich religii. Ktoś, kto ma wiarę, bo ktoś, kto tej wiary nie ma, no to wtedy ma do dyspozycji konstytucję. I teraz chciałam pokazać, mam tutaj przeźrocza, chciałam pokazać Państwu, że nie jest prawdą to, co w Polsce się mówi. Świadki Jehowy mówią, o, Trójca Święta to w Indiach mają, Warda Brahmin, Shakti i to, Shiva czy tam. Nie, tam mają wielobóstwo. Ja nawet w jednej księdze indyjskiej się doczytałam, wedyjska tradycja, że jest tyle bożków i półbogów i bogów, ile jest sierści na świętej krowie. To teraz proszę policzyć. A tu Świadki Jehowy mówią, że oni też Trójcę Świętą mają. Tam można wybrać sobie trzech bogów, jednego boga, 10 bogów. Tak, bo jest wielobóstwo. I tutaj mamy na scenie, prawda, przykład takich podstawowe postacie boskie, jakie w Indiach się czci. Jest ich więcej, ale te są właśnie najbardziej podstawowe. Bo jest i Bóg od zdrowia, od mądrości, od biznesu, od pieniędzy. Więc właśnie ci najważniejsi są tu ukazani. W każdym razie to jest oryginalny indyjski obraz. Bardzo powszechny w dzisiejszych indyjskich domach. Jeżeli chodzi o następny problem, jest, proszę Państwa, byłam kiedyś zaproszona, oczywiście poszłam bez habitu, dlatego że mój zakon jest
moje zgromadzenie misyjne, dominikanki, misjonarki. I my mamy prawo bez habitu pójść tam, gdzie no nie powinniśmy być rozpoznanymi, gdzie są wrogie stosunki, prawda, do katolicyzmu. I proszę sobie powiedzieć, jest sekta Sri Chinmaya, taki był Hindus, rzekomo pracownik ONZ-u, który uczył mu medytacji przy muzyce. I właśnie była głowa bogini Kali i prelegent mówił, że taka religia indyjska jest podobna do naszej. Nawet czarną Madonnę mają. I właśnie tylko głowa była pokazana tej bogini. No oczywiście diadem, prawda, aureola, ale cały... I śpiewali potem na zakończenie czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. W rewie i ramionach znajdziesz pokój. No zgroza ogarnia, co się z Polakami robi. Jak się fałszuje wiarę. A bogini Kali, według tego prelegenta, to tak samo oni mówią, że to bogini, a my czarna Madonna, że to Matka Boga. Taka nieduża różnica. Bogini czy Matka Boga, tak, nieduża różnica. Tylko to jest bogini śmierci, bogini kataklizmów, bogini chorób. I dlatego jak na przykład panuje, dzisiaj już jest zakazane przez konstytucję składanie ofiar z ludzi, ale składanie krwawych ofiar do dnia dzisiejszego przed boginią Kali jest. I jest, jeżeli jest jakaś infekcja, choroba, jakieś duże ludzi umiera, to bogini Kali, prawda, jakaś zagniewana. Wobec tego bogini Kali, żeby przebłagać, krwawe ofiary składają. I tutaj jest właśnie obraz tej bogini Kali. Proszę zwrócić uwagę, naszyjnik z trupich głów, spódnica z trupich rąk uciętych od łokcia. Głowa ucięta, krew kapie. Ta właśnie bogini jest pokazana jako bardzo wszechmocna, że nawet swojego partnera, boga Siwę, depcze. Czyli pokonała nawet męską postać. Dlatego tu jest śpiewać pod czarna Madonno, tak, taka sama, bo czarna i tu czarna. No, jest trochę różnicy. I dalej mam drugie zastrzeżenie do naszych... Jeżeli chodzi o... O, tu jest akurat w świątyniach, gdzie złożyli jeszcze parę lat wstecz, złożyli chłopaka, którego krew miała pomóc, żeby syn tego, co zabił chłopaka, był zdrowy. Więc trzeba było ofiarować życie chłopaka, żeby syn tego, nie wiem jak to nazwać, kapłana, czy, bo to, żeby wyzdrowiał. Bo to bogini Kali będzie przebłagana. Właśnie te krwawe ofiary, ci co wierzą w to, chociaż konstytucja zakazuje, to nawet potajemnie, a dalej praktykują, bo wierzą. Zresztą proszę Państwa, czy Abraham nie był gotów zabić swojego syna? Wierzył, że to Bóg chce, prawda? A jednak Bóg przypomniał, nie czyń nic złego. Ten poganin Abraham był przyzwyczajony, że Bogu się składało krwawe ofiary, moloch, bo więc gotów był składać ofiarę Bogu, który go powołał. Ale Bóg tu wykazał, że to jest zły czyn, nie czyń nic złego. I właśnie tu się zaczęło zakaz, przez Boga zakaz krwawych ofiar z ludzi. To jest ważne, ważne, że Pan Bóg powoli, powoli człowieka wyprowadzał z pogańskich błędów. Ale jest bardzo powszechny w Polsce ruch Hare Krishna. Pan Owsiak co roku i to kilkadziesiąt, już może dziesięć, ale kilkanaście, nie wiem, czy już ponad 20 lat, bo to w latach 80. postać Kryszny była zaprezentowana, Hare Rama, Hare Krishna, i potem pan Owsiak wziął ten program i na Woodstocku co roku reklamuje się ruch Hare Krishna. I teraz jeżeli ja pytam, chłopcy podskakują i śpiewają Hare Rama, Hare Krishna, pytam się, co ty wymawiasz, jakie słowa? On mi mówi, siostro, my się modlimy, święć się imię twoje, do Boga się modlimy, a nikt tego imienia nie uwielbia. Właśnie my to imię uwielbiamy, bo Kryszna znaczy, że Bóg jest wszechatrakcyjny. My w ten sposób uwielbiamy imię Boga. A proszę Państwa, co oni mówią? Kryszna, i tutaj w tym jest ze słownika indyjskiego kserokopia, że Kryszna znaczy sanskryt i angielski
tłumaczenie, że Krishna znaczy black, ciemny, czarny, evil, zły, wicked, nikczemny. I on mi powie, że to jest uwielbienie imię Boga, bo Polak nie wie. Tak mu powiedzieli i w to uwierzył. Dalej, Krishna czarny, nikczemny, Rama znaczy dzielny, a Hari znaczy boski. I co oni wyśpiewują? Boski czarny, boski dzielny, boski, 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 boski. Tak? To jest właśnie czarnego, właśnie o jakiego czarnego chodzi. Bo wyraźnie w słowniku jest powiedziane evil. Evil to tyle, co zły. To przez pod słowem Krishna. Jeżeli ja teraz chłopakowi wykazuję słownik, należy do krishniackich liderów i mam z Indii słownik, znaczy ksorokopię indyjskiego. Ja mówię, słuchaj, no to jak ty możesz czcić, jeżeli ten Krishna kradnie, zabija, morduje, Bogu wszystko wolno, mówi. Ja mówię, no dobrze, wolno, ale Bóg się tym brzydzi. I mówię, i tłumaczę temu człowiekowi. Słuchaj, ja, mnie by było wolno w swoim pokoju na przykład napluć na podłogę, ale ja się tym brzydzę i ja tego nie robię. I dlatego Bóg, jemu wolno, ale Bóg, będąc człowiekiem, nigdy by tak się nie zachowywał, bo się tym brzydzi. I tutaj mam, ja mam tutaj obraz, gdzie jest pokazany, jak Rama omamił gospodynię, a Krishna wykrada serki, śmietane. Napisane mają w ich religijnej księdze posiadacze boskiej mądrości. Tak kradli, że ich nikt na złodziejstwie nie złapał. No, tacy bogowie niesamowici. Dalej mamy tenże Krishna, jak dorósł, był bardzo atrakcyjny. I napisane jest, że w ich księdze, że Krishna był pożądany przez kobiety bardzo. I ten Krishna, żeby te kobiety właśnie uszczęśliwić, to w nocy grał na flecie melodię, którą tylko kobiety się budziły, a panowie sobie spali. I jak kobiety usłyszały muzykę Krishny, rwały do gaju w nocy, napisane mają, Krishna uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. One wracały do domu, panowie nic nie wiedzieli, co się działo z córką czy żoną, ale wszystko było okej, prawda? Właśnie to jest religia. I tu, a tutaj na obrazie mamy, ten Krishna postanowił zdobyć tron, dokonać zamachu na króla. I idzie na dwór i spotyka dworskiego pracownika, który garderobę dworską niesie w tym złotym worku. No i chce, żeby mu oddał. A ten nie chce mu oddać. Napisane mają, jednym ciosem pozbawił go głowy. Taki bohater, taki mocny, bo to Bóg, nie? No i oczywiście ograbił go i na dwór się dostał. Na dworze przedstawił się Rama i Krishna, że są atletami. No więc tam był bardzo groźny słoń, on na trąbie, tu jest zerwany łańcuch. Groźny słoń, więc jak atleci, to żeby tego słonia ujarzmić. A oni się rzucili na słonia, skręcił łeb, tu już słoń zdycha. Oni wyrywają kły i następny, jeden kieł wziął Rama, drugi kieł wziął Krishna i pogonili za królem. Tymi kłami zatłukli króla i Krishna został królem. Napisane mają, że jak Krishna był królem, no Bóg, jak Krishna był królem, miał 16 tysięcy i 100 żon i miał, z tych żon miał 180 tysięcy synów. I teraz Hindus mi mówi, no czy to nie Bóg, taka moc? Ja mówię, no ale moc płodności, nie wiem, czy to jest boska cecha. No w każdym razie chodzi mi o co? Ja chcę podkreślić, jak bardzo różnica jest w pojmowaniu boskości i cech Boga. I prawa Bożego. No i drugi Bożek, Budda. Więc dla bardziej takich guptasów, takich młodych, podskakiwanie Hare Rama, Hare Krishna. Natomiast dla polskiej inteligencji serwują buddyzm. A to nawet i po zakonach próbują właśnie reklamować, a to pan Dalai Lama krąży jako taki właśnie lider buddyzmu. I mam pretensje. Proszę państwa, tytuł Dalai Lamie, jego świątobliwość jest oszustwem. Nie ma w buddyzmie słowa świątobliwość. Jego świątobliwość to był tytuł papieża i jest tytuł papieża. A Dalai Lama nie jest papieżem. Owszem, jest głową buddyzmu w Tybecie, ale buddyzm uczy oświecenia, a nie świętości. Dlatego nie ma tytułu świątobliwość. Więc papież
My tytułujemy świątobliwość, bo jest głową Kościoła Świętego. Dlaczego Świętego? Kościołem kieruje Duch Święty i Kościół ma sakramenty święte, które uświęcają członków tego Kościoła. Chociaż nie wszyscy do sakramentów przystępują, ale ci, co chcą być świętymi, mają drogę do świętości właśnie w sakramentach świętych i w Kościele. I dlatego tytuł świątobliwość przysługuje papieżowi, a nie liderowi buddyzmu. Niechby go nazwali jego oświeconość, no niechby było, ale nie świątobliwość. Ale to jest taki fałsz, żeby katolicy czy ludzie na Zachodzie, aha, papież i Dalai Lama, to tak właśnie takie partnerstwo, to tak by wyszło. Ale to jest nieuczciwe. Owszem, on jest głową odłamu buddyzmu tybetańskiego. I tutaj właśnie Budda i za Buddą, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Buddę, jeżeli ktoś powie, że no, jedni uważają Jezusa za Boga, drudzy uważają Buddę za osobowość boską, trzeci Krysznę za Boga. Teraz, już wykazałam, że postać Kryszny i postępowanie Kryszny nie pasuje do osoby boskiej, takie zachowanie. Teraz, jeśli chodzi o Buddę, Budda nie był takim łobuzem, ale Budda wiele pomyłek popełnia. To niemożliwe, żeby był wcieleniem Boga, skoro błądził. Jest napisane, że Budda był księciem, synem księcia, prawda? I kiedy ojciec zszedł z urzędu, Budda objął tron i potem, kiedy był na przejażdżce, żeby ludzie poznali nowego władcę, szokowany był, jak zobaczył starego człowieka, ledwo chodzi, takiego na dworze nie widział, w luksusie żył. Dalej spotkał chorego, szokowany, że ciało gnije, może to ich trędowaty był, zszokowany. Jedzie dalej, pogrzeb jakiegoś nieboszczyka, prawda, niosą. Inni mówią, że, nie, że zmarły człowiek tam na drodze. W każdym razie zszokowany, jakie jest mizerne ludzkie życie. Ale jedzie dalej, spotkał ascetę. I asceta sobie beztrosko idzie z miseczką, ludzie mu dają do miseczki jedzenie. Stwierdził, że to jest fajny styl życia. Uciekł z dworu. Miał żonę, miał synka dwuletniego, synka Rahulę. Uciekł. Dołączył do ascetów. No i oczywiście asceci chcą wycieńczyć tak swoje ciało, żeby mieć nowe ciało szybciej, prawda? I Budda się doprowadził do takiego osłabienia, że stracił przytomność. Jak go ocucili, Budda poszedł po rozum do głowy, że głupstwo robił. Pomyślał, że to też nie jest mądre. I napisane jest, że jak się ocknął, powiedział, że się z tego miejsca nie ruszy, dopóki nie znajdzie wyjścia z cierpienia. Sens cierpienia. No ale oczywiście gorąco w tropiku, prawda? Budda sobie oswoił demona. Oswoił demona, który miał kształt węża. Proszę zobaczyć na obrazie, jak zwinięty jest wąż i potem zwinięty i siedem głów miał ten demon i zasłonił od słońca Buddy głowę, że Budda mógł spokojnie w dobrych warunkach myśleć. No i myślał i wykrył skąd cierpienie. Właśnie, że człowiek czegoś pragnie bardzo, a nie zaspokoi, cierpi. Niczego nie pragnąć, niczego nie pożądać, wyłączyć się z życia, wejść w kontemplację, prawda, osiągnąć stan błogości. To jest nirwany, właśnie tak zwana nirwana, stan błogości, zapomnieć o wszystkim. Ja tu nie tłumaczę dokładnie jego 8 punktów, które on wyznaczył jako droga do osiągnięcia nirwany. Ale tu wracam, gdyby to był Bóg, to by nie musiał się tak zastanawiać, skąd cierpienie i demon był mu niepotrzebny. A tutaj demon mu pomógł, prawda, odnaleźć prawdę. No ale jest problem buddyzmu dzisiaj, ponieważ New Age, nowa era i tu ONZ się kłania i ogólnoświatowa władza, która raczej opiera, liczy na buddyzm. Więc tu jest teozofia, antropozofia. Pod koniec XIX wieku powstały takie zlepki poglądów religijnych, właśnie teozofia, antropozofia. I tu jest właśnie Blavatska, takim autorytetem, Steiner, Rudolf Besant, u nas była w Polsce pani Dynowska i właśnie
Oni uważają, że buddyzmem się udoskonali chrześcijaństwo. No więc dziękuję za takie... I tutaj to wracamy do tybetańskiej wiary od wieków. Tybetański buddyzm, Dalai Lama reprezentantem. Tybetański buddyzm głosi, że Bóg, że Budda wiele razy przyjmuje ludzkie ciało i daje jakąś nową instrukcję. A ostatni raz, jak się urodzi, Budda będzie wcieleniem Maitri, miłości kosmicznej. I to wcielenie Maitri będzie nazywał się Maitreya i on miłość rozpowszechni na całym świecie i będzie panował i na wschodzie, i na zachodzie. I tu jest posąg Maitreyi według buddyzmu tybetańskiego. Proszę zobaczyć, że Budda już nie siedzi po turecku, a siedzi po europejsku, na jakimś tam właśnie pniaku. Jedną nogę ma spuszczoną, drugą na kolanie, prawda, tak sobie siedzi. Jako symbol, że on będzie panem na całej kuli ziemskiej. Maitreya, wcielenie Maitri. No i ruch Maitri tutaj chyba torował drogę temu właśnie. Teraz następnie. Wiara indyjska, jaki by nie był odłam indyjski, uczy reinkarnacji. I teraz proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy rząd zwierząt, ta dusza tak przechodzi z ciała do ciała i u góry potem rząd ludzi, kiedy z ciał zwierząt dusza przechodzi w ciała ludzkie i znów przechodzi w ciała parias, potem rzemieślnik, potem władca, potem bramin, super inteligencja, superman, wszystko wie bramin według tamtej wiary. Proszę zwrócić uwagę, że w dolnym rzędzie wśród zwierząt jest również człowiek. To właśnie to ten parias się go traktuje na równi ze zwierzętami. I to mnie bardzo bulwersowało. I proszę Państwa, kiedy ja chciałam lepiej poznać, jak to się stało, że indyjscy jednak konstytucję napisali demokratyczną. Na czym oni się opierali? Przecież oni nie byli chrześcijanami, a jednak konstytucja oparta na deklaracji praw człowieka jednak zabrania krwawych ofiar z ludzi, zabrania dyskryminacji kastowej, zabrania palenia wdów, zabrania okaleczania dzieci z rodzin żebraków. To były praktyki od wieków, co konstytucja zabrania. I się zastanawiałem, na jakiej podstawie oni mieli argument, żeby to zakazać. I dopiero zrozumiałam, że to była właśnie teozofia, mieszanka różnych religii, żeby ułożyli taką religię, żeby tak, Boga, jak sobie kto wyobraża, niech sobie wyobraża, bo Boga nikt nie zna i nie będzie znał. Wobec tego, jak kto chce, niech sobie Boga wyobraża. To jest metafizyka taka dowolna, według indyjskich dowolnych myśleń. Drugie, etyka, to znaczy miłość bliźniego. Bardzo się im podoba, żeby służyć drugiemu człowiekowi. I to właśnie z chrześcijaństwa wzięli. Pomoc drugiemu człowiekowi, bliźniemu. No i jeżeli chodzi o mistykę, jeżeli chodzi o modlitwy, okultyzm, magia, wróżbiarstwo wszelkiego rodzaju. Więc to taki zlepek różnych właśnie poglądów religijnych. I ta religia, zlepek wierzy w reinkarnację. To wszystko, prawda, owszem, miłość bliźniego, ale jednak reinkarnacja podstawą. Wbrew temu, co mówi Pismo Święte. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Wbrew temu, co mówi Ewangelia Świętego Jana. Jezus mówi, że wszyscy zmartwychwstaną, ale jedni pójdą do zbawienia, drudzy na potępienie. W zależności od tego, jakie były ich czyny, dobre czy złe. Więc albo to prawda, albo nieprawda. Jeżeli mówi Bóg, no to, nie, to się nie myli. A jeżeli mówią tamci, którzy jednak nie są bogami, im się tak wyobraża, że jest reinkarnacja. Platon wierzy w reinkarnację. Sokrates wierzy w reinkarnację. No więc ta tradycja w reinkarnację przeszła tam również. I dlatego, ale to są ludzkie spekulacje, które są sprzeczne z tym, co mówi Bóg. I dlatego nie przyjmujcie i tłumaczcie ludziom, którzy wierzą w reinkarnację, że to jest błąd. Bo tu wraca rasizm. Rasiści, Niemcy i inni, którzy się chcieli nad człowiek traktować, powiedzą, że mają duszę. I to mnie zbulwersowało jak? Kiedy ja się wzięłam do studiów eksternistycznie, na placówce misyjnej pracowałam, a dostałam program z uniwersytetu, literaturę, którą mam przerobić i dwa razy do roku jechałam na egzaminy. I proszę Państwa, jeżeli mnie na
na uniwersytecie w dyskusji takiej z drugim, który też na egzaminy przyjechał, jeżeli on mi argumentuje, że reinkarnacja jest oczywiście powszechna. Wy chrześcijanie się mylicie, bo przecież popatrz na Europę. Słowianie, Germanie, Celtowie, jaka różnica w tych narodach. Zobaczcie, jak Anglicy mają duszę władczą, jak Maharadża. Oni opanowali dużą część Ameryki, Afryki, Azja, Indonezję i tak dalej. A według nich Słowianie to są właśnie ci, co mają duszę otrzymaną od zwierząt. No więc mamy rolę słowiańską. Według tamtej Abramini, oczywiście to Izraelici. Zobacz, przecież Pismo Święte czytaj, jaką moc miał Mojżesz, jaką moc miał Jezus z Nazaretu, jaką moc, jaką Dawid był, a Salomon mądrość. Przecież to są Izraelici tylko, prawda? I dlatego z tego narodu człowiek zmartwychwstał, do niego, do nieba poszedł, jego matka w niebo wzięta. Hindus czyta Biblię i rozumie tak, nie tak jak my, tylko tak jak oni rozumieją. Energia kosmiczna, Bóg. Więc jak Mojżesz takie czyny dokonywał, to w Mojżeszu była taka moc. A my wiemy, że Mojżesz dawał znak, a Bóg czynił cuda. O, i teraz jak Hindus nie wierzy w osobowość Boga, nie wierzy, że Bóg to Pan Wszechmocny, Stwórca. On wierzy, że to jest jakaś energia. No to osoba najwyższa, Maharadża. Osoba najwyższa to guru. I kłaniają się guru jako Bogu. Sama byłam świadkiem boskiej czci oddawanej Maharadży i guru. I u nas te guptaski podskakują Hare Krishna na Woodstocku, ale w swoich kwaterach Hare Krishna oddają boski hołd swojemu liderowi. Tego nie mówią na Woodstocku. Tylko się kłaniają do stóp i czczą go jako Boga. Bo taka była wiara pogańska. Przecież za to chrześcijanie ginęli w pierwszych wiekach. Cesarz był traktowany jako Bóg, a chrześcijanie go nie uznawali za Boga. Więc ginęli. I teraz wrócić do tamtej wiary i ktoś, kto jest powiedzmy liderem ONZ-u, czcić go jako Boga, słuchać go jak Boga. No bardzo wygodne, prawda? To jest wiara niesamowicie wygodna dla władzy i segreguje ludzi na gatunki duszy. Nie wszyscy mają prawo do oświaty, nie wszyscy mają prawa stawać do wyborów i tak dalej. To jest bardzo łatwa religia kierowania światem, ale nie religia prowadząca do zbawienia. Proszę zobaczyć na wykres. Górny wykres, jeżeli czytamy Wedy, o Bogu, że Bóg jest Pan, Stwórca tego nie ma. Jest jakaś energia. Każdy sobie różne, albo że jest wiele postaci boskich, jakieś moce kosmiczne. W każdym razie Bóg jako energia i z tej energii według wedyjskiej księgi, starożytnej religijnej księgi, jest napisane, że energia kosmiczna rozproszyła się. Tak jak u nas się mówi o teorii wybuchu. To jest indyjski pogląd, tylko że oni mają napisane, że 1/4 zawartości odwiecznej tej energii kosmicznej, 1/4 się rozprzestrzeniła pod wpływem dźwięku om. Om Shakti, om Shakti, om. Taką mają mantrę, że ten om, dźwięk poruszył energię, wprowadził w ruch i rozproszyła się 1/4. Więc właśnie jak ja pytam Hindusa, dobrze, ale skąd ten dźwięk się wziął? Magic, mówi mi, to jest magia. Ale chciałabym tutaj przeczytać, jak mają w Wedach, te pierwotne indyjskie księgi, jak mają zapisane właśnie powstanie człowieka, ludzi i świata. Mam spisane z Rig Wedy, to jest indyjska, najpierwsza księga wedyjska, mniej więcej była współczesna do pierwszej księgi biblijnej. Jest napisane tak. 1/4 Brahman, ten pierwotny byt Brahman, zawarta jest we wszystkim, co istnieje, podczas gdy jego 3/4 jest nieśmiertelna i stoi w górze. Ta poniżej znajdująca się 1/4 części Brahmy rozciąga się na wszystkie strony i jest zawarta w bytach ożywionych i nieożywionych. Jego twarz stała się Brahmanem.
czyli najwyższa warstwa ludzi, oświata, boską świadomość mających niby, bramini. Jego ramiona kszatrią, to są władcy, maharadża, prawda. Jego tułów stał się wajsią, są rzemieślnicy, kupcy, rolnicy. Z jego stóp śudra podwładny się zrodził. On ma dźwigać te właśnie trzy. Księżyc się zrodził z jego umysłu, słońce z jego oczu, błyskawice ogień z jego ust, wiatr z jego oddechu. Więc właśnie nie mają pojęcia z Boga Stwórcy. I dlatego jak czyta Biblię taki Hindus, to on rozumie inaczej czyny Mojżesza niż my. Dalej chcę wam jeszcze przeczytać, bo u nas się tak zachwala Atharva Veda jako taka medyczna księga. Owszem, teraz wiele rzeczy się przepisuje, dodaje, zmienia, ale tam w tej księdze pierwotnej, starożytnej pisze tak. To jest 5 rozdział, 22 wiersz. Jak leczyć żółtą febrę? O gorączko, czynisz żółtym tych, których palisz jak ogień, obyś straciła swój wigor. Precz, precz stąd. Poszukaj sobie dziką dziewczynę i zrób, by ona poczuła twoje pieczenie. Tamte tereny należą do ciebie. Nasz kraj do ciebie nie należy. O gorączko, idź precz. Wraz z twoim bratem zmęczeniem, twoją siostrą kaszlem i twoim kuzynem swędzeniem. Idź precz do obcej ziemi. To są właśnie te zaklęcia, które w Atharva Vedzie są, a u nas się reklamuje, jaka to medyczna książka. Więc jak chodzi o tłumaczenie dla Europy, to się wiele rzeczy wpisuje, przepisuje, zmienia. Nikt tego nie sprawdza w oryginale. Bo w zasadzie, proszę państwa, ja usprawiedliwiam tych wszystkich, co przepisują, kombinują. Nie ma dogmatów, nie ma, Hindus nie wie, co naprawdę jest nieomylną prawdą. Ludzie mówią, każdy guru co innego mówi, a co jest naprawdę? A my wiemy, Jezus mówi, ja jestem prawdą. Więc my mamy wiedzę na temat Boga, na temat drogi do Boga, na temat woli Bożej, a oni nie wiedzą. Każdy guru co innego wymyśla, bo nie mają prawd. I dlatego można o hinduizmie mówić w różny sposób. Bo jeden guru mówi inaczej, drugi guru inaczej, trzeci inaczej. Nie ma jednolitej wiary. Można by powiedzieć, że hinduizm to jest zbiorem wielu sekt. I dlatego można się sprzeczać. Ja rozmawiam z Hindusem, jeden mi mówi tak, drugi mówi inaczej. W każdym razie faktem jest, nie znają Boga. I dlatego nie znają prawdy. I dlatego, jeżeli, proszę państwa, jakakolwiek wiedza, jakakolwiek teoria, jakakolwiek religia głosi inaczej niż mówi Jezus, niż mówi Kościół, to znaczy, że to jest błąd. I tutaj proszę zobaczyć dolny wykres według Biblii. Wszyscy ludzie też są władcy, fizycznie pracujący, ale wszyscy ludzie mają przestrzegać tych samych przykazań. Wszyscy ludzie mają tylko jedno życie. I wszyscy ludzie albo się zbawią, albo nie. Nie tak jak tam, że oni wierzą, że on się wcieli jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. On wierzy, ale się to nie stanie. On wierzy, ale po śmierci się przekona, że to nieprawda. I on już nie cofnie się z tamtego świata, że on będzie teraz chrześcijaninem, bo już nie ma szansy. I dlatego ja tak przestrzegam katolików, żeby naprawdę strzegli prawdy, którą Bóg nam objawił i jest nieomylna. Proszę państwa, Gandhi kiedyś powiedział takie zdanie, że prawda jest Bogiem. Prawda, nie że Bóg prawdą, tylko prawda. Sama idea to boska idea, prawda. I mówi tak, gdybym mógł poznać absolutną prawdę, czyli bezbłędną prawdę, gotów byłbym oddać życie. Ale ponieważ niemożliwe jest poznać absolutnej prawdy, to wierny jestem tej prawdzie, która mnie przekonuje, że to prawda. Gotów był oddać życie, żeby poznać prawdę. I widzicie państwo, znał Jezusa, miał Ewangelię, ale ponieważ wielu w Indiach panów głosi się, że są bogami, on również i wszystkich bogów, panów odrzucił razem z Jezusem. Żaden człowiek nie jest Bogiem według niego i koniec. Więc właśnie tutaj się no, niestety zgubił. I dlatego
Dlatego ja do Państwa, jako do katolików, że macie naprawdę filar. I tutaj, kiedy ja się w Indiach usłyszałam, że Słowianie to mają to pierwsze wcielenie po zwierzętach, dopiero mi zaiskrzyło, jak Hitler właśnie mówił, on jest nad człowieka, nas brał do niewoli. Mówił polska świnia, no taki był zwrot. Co myślę, aha, to teraz tylko religią podbudować, że oni mają duszę lepszą, a my gorszą. No i kto przekona, jaką ma Niemiec duszę, a jaką ja mam duszę? Bo teraz niemiecki rasizm, że blond to wyższa rasa, brunet to niższa, to dzisiaj już biologia zaprzeczy. Biologia o człowieku jest daleko posunięta i to, że czy brunet, czy nie brunet, właśnie nie da się rasizmu obronić, biologicznego rasizmu. Ale teraz rasizm podstawić, że dusza tutaj inna, a tam inna. I już pójdzie, tak jak kasty w Indiach. No, tutaj jeszcze. Proszę Państwa, jak nas ściągają z kościoła, z religii na pogańskie? Ano joga. Joga, ćwiczenia, medytacja, zen, medytacja transcendentalna, joga. Proszę Państwa, tu jest wykres, co się dzieje w organizmie człowieka, który ćwiczy jogę, taką jogę, jaka jest naprawdę w Indiach. Nie to, co w Polsce. Bo w Polsce robią jakieś rozciągania, gimnastykę i mówią, że to jest joga. Nie, to nie jest joga. To jest fizykoterapia. Więc zabiegi fizykoterapii nazwali joga. Ale potem, jak przychodzi ktoś uczyć tamtejszej jogi, to ludzie się mylą, bo myślą, że to jest taka właśnie joga zdrowotna. Proszę Państwa, co się dzieje w jodze? Zasada jest jaka? Jogin będzie zmieniał oddechy, czyli hamował oddychanie albo przyspieszał oddychanie. Nie będzie oddychał tak normalnie, jak organizm potrzebuje. Drugie, zmienia dietę, wegetarianizm zwykle. Dalej, ograniczna ilość snu i mantrę. Te cztery czynniki. Poza tym jeszcze tak zwane boskie napoje. Jakiś tam narkotyk, tak jak ksiądz Verlain, który był w Tybecie kilka lat, się oddawał tym ćwiczeniom. On mówił, że przed medytacją transcendentalną piją filiżaneczkę marihuany. Więc dostaje taki właśnie bodziec. Więc w każdym razie, co się dzieje pod wpływem zmiany oddechu. Nasz organizm ma tak zwaną równowagę kwasowo-zasadową, czyli pH we krwi, współczynnik kwasowości. pH, jeżeli jest za dużo dwutlenku węgla, pH spada. Jeżeli za mało, podnosi się. I teraz, jeżeli spada dwutlenek węgla, czy się podnosi, zmienia się również ilość innych pierwiastków we krwi. I tu znów przeczytam, proszę Państwa, z medycznego podręcznika, najnowsza księga, wielka interna, wydana w 2001 roku, tom pierwszy, strona 108 do 122. Tyle stron na temat zaburzenia rytmu oddychania. Ale przeczytam, chodzi mi o ostrzeżenie w medytacjach. A to niby ignacjańska medytacja, a to niby, ale zmienia oddechy. Tu już jest podstęp. Żaden Ignacy święty, żaden święty nie wtrącał się w sprawę oddychania, czy tam diety, czy tam. W każdym razie, jeżeli zmienia się oddychanie, będzie albo kwasica oddechowa, albo alkaloza oddechowa. Przy kwasicy oddechowej wskutek zbyt zwolnionego oddechu pH spada poniżej 7,35. Norma 7,35. Dolny. Wówczas zależnie od stopnia wzrostu dwutlenku węgla i czasu trwania, co może wystąpić? Zaburzenia elektrolitowe, wzrost stężenia wodowęglowodanów, fosforu, potasu, spadek z kolei stężenia chlorków, mleczanów. I wtedy co następuje? Zaburzenia koncentracji, halucynacje. Komu się nie wiadomo, co będzie wyobrażało. Różne objawy psychotyczne, duszność, niepokój, apatia, drażliwość, senność, zmiany osobowości, upośledzona kurczliwość mięśnia sercowego, zaburzenie rytmu serca, skurcze mięśni szkieletowych, bóle głowy, wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Więc teraz odwrotnie, przy alkalozie oddechowej
wskutek zbyt szybkiego oddychania pH się podnosi powyżej 7,45. 7,35 i 7,45 to są granice. Żylna i tętnicza krew trochę ma inny skład dwutlenku. I wtedy co się dzieje? Wówczas znów zależnie od stopnia spadku dwutlenku węgla i jego trwania mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe, spadek jonów wapnia, fosforu i potasu. Tam podnosi się, tu spada. Wzrost jonów chloru, zaburzenia świadomości, skurcze naczyń mózgowych, stan dezorientacji, omdlenia, drgawki, zaburzenie mowy, zaburzenie widzenia, zaburzenia rytmu serca, depresja i stan wyczerpania ogólnego. To tylko kilka objawów z kilku kartek. Dlaczego to mówię? Bo przy takich właśnie zmianach chemicznych we krwi oczywiście mózg będzie inaczej pracował. I drugie jeszcze, co tam chodzi? Ograniczenie snu. Jeżeli człowiek ograniczy snu do minimum, będzie inne podwzgórze w mózgu wydziela endorfinę. Endorfina podtrzymuje, żebyśmy nie utracili przytomności, jak jesteśmy zmęczeni. Ale właśnie większa ilość endorfiny, kiedy człowiek nie śpi, zmienia wyobrażenie świata. Człowiek ma jakby inną orientację otoczenia. To też, proszę bardzo, w medycznym podręczniku przeczytać. Dalej, dieta. Jeżeli on nie ma białka pochodzenia zwierzęcego, ma za mało aminokwasów we krwi, czyli związki białkowe, które wchodzą w skład budowy naszych komórek, naszego ciała. Tych związków białkowych, które się nazywają aminokwasy, mamy 20, żeby nasza komórka była w pełni zbudowana. Natomiast białko roślinne ma 13 aminokwasów, czyli brakuje 7. I dlatego, jeżeli ktoś absolutnie nie ma pochodzenia zwierzęcego białka, brakuje mu aminokwasów i pojawia się kwasica metaboliczna. Szybciej się rozpadają komórki, więc znów ktoś, kto jest tak właśnie niedożywiony, ma te komórki. System nerwowy jest bardziej może delikatny, wrażliwy, że łatwiej może mu te wszystkie wyobrażenia medytacyjne się pojawiają. Nie wiem, w każdym razie to ma wpływ też na pracę mózgu, takie wycieńczenie. I no mantra. I teraz według mantry, proszę Państwa, jeżeli powtarzamy mantrę przy tych wszystkich jeszcze zmianach chemicznych we krwi i tak dalej, nasze ciało zbudowane jest z dwóch systemów nerwowych. Centralny układ nerwowy i obwodowy. Jeżeli ktoś powtarza mantrę, w koło Macieju to samo, układ centralny się hamuje, kora mózgowa się hamuje. I jeżeli kora mózgowa przyhamowana, centralny układ przyhamowany, obwodowy układ działa aktywniej. I wtedy nerwy, które wychodzą z rdzenia tułowia i unerwiają tułowie, będą aktywniej działać i człowiek będzie miał poczucie jakieś wirowania energii. I teraz oni mówią o kundalini, czyli tułów nasz jest najbardziej unerwiony w dole, dolna część tułowia. I tam będzie najwcześniej uczucie wirowania. I proszę zobaczyć te czakramy, czyli wirowanie, czy koła, spirala, czakra tyle znaczy właśnie, czy czuje wirowanie jakieś, gruczoły rozrodcze tam są. I wtedy będzie większe wydzielanie hormonów i pobudzenie. I proszę bardzo, od tych gruczołów, którzy oni nazywają kundalini, że to niby wąż w kręgosłupie, tam na spodzie kręgosłupa żyje i on się obudził i on pobudza. No to niby jest kundalini. W każdym razie od tego kundalini są dwie linie, czarna i biała do mózgu. Tu jest przysadka mózgowa, podwzgórze, które regulują innymi gruczołami. I teraz dalsze czakra, następne czakra mamy nadnercza, więc będzie większe wydzielina adrenaliny i innych hormonów. Adrenalina pobudza również działanie serca, mięśni. Teraz następne czakra od dołu trzeci, czustka, wydziela insulinę, wysepkę Langerhansa w czustce. Przemiana węglowodanów, cukrów. Dalej mamy serce przyspieszone. Proszę zobaczyć, dalej tarczyca. Wiemy, jak działa, jak ktoś ma nadczynność tarczycy, jaki jest stan. No i oczywiście w mózgu przysadka mózgowa, podwzgórze, szyszynka. To wszystko dzisiaj się bada. Więc
trzeba, żeby ludzie podstawili głowy, żebyśmy mogli eksperymentować różne medytacje i patrzeć, co się będzie działo z człowiekiem. No, to mniej więcej taki jest cel tych wszystkich właśnie medytacji. I tu chciałabym zakończyć, proszę Państwa, to jest pan, napisane jest, że pochodzi z londyńskiej dzielnicy azjatyckiej, napisane jest, że on jest właśnie Maitreya, wcielenie Maitri, że on będzie liderem wszystkich religii, że on jest obecnym, współczesnym wcieleniem boskości. I on żyje, jest w Stanach Zjednoczonych, ale wyruszył w latach 70. z Tybetu. W Tybecie jest centrala okultyzmu. Tam się bada różne paranormalne zjawiska. W Tybecie mają bardzo dużo takich praktyk, a to lewitacja, a to bilokacja, a to uzdrawianie, takie różne metody paranormalne. I właśnie głowa hierarchii okultystycznej, Maitreya, nawiązuje do tego, że buddyści wierzyli, że przyjdzie Budda jako Maitreya i będzie pokój na świecie. I teraz ten właśnie szef wszystkich okultystów, on się głosi, to on jest tym właśnie Maitreją, na którego buddyści oczekiwali, ale że on jest tym paruzją Jezusa, bo myśmy oczekiwali na powrót Jezusa. On się przyznaje do wszystkich religii, że on ich kierował, że on wysyłał Jezusa, Buddę, Krysznę. On we własnej osobie się teraz wcielił. Proszę bardzo, w internecie sobie znaleźć Maitreya. Maitreya. Kim jest Maitreya? Zobaczycie, co się dzieje. W każdym razie ONZ przewiduje, że jak się złączy wszystkie narody w jedno wielkie państwo, bo to jest program New Age, nowa era, nowa epoka, to musi być jedna władza. A no więc jedna władza państwowa i jedna władza religijna. I w sprawie religijnej jest pan Maitreya. Pisze, że on urodzony w 1948 roku, ale jak on umrze, będzie następny szef okultyzmu. I on jest podstawowym zwolennikiem wiary w reinkarnację. Z ramienia ONZ-u już tutaj. Więc dlatego to jest nasza jakby nasze zderzenie. Albo żyjemy raz, albo wiele razy dusza zmienia ciała. I dlatego to jest taki wymierzone przeciwko naszej wierze już program religijno-polityczny. Bo to jest, proszę zobaczyć na dole logo tego Maitreyi. Koło to jest okrąg okultystów. Oni te okrągłe te stoliki, talerze, okrąg, symbol okultyzmu. Dalej gwiazda Dawida wpisana w okrąg. Na każdym rogu gwiazdy napisane jest, że powstanie taka świątynia, wybudowana na takim planie właśnie, jak tu jest, i że będzie 6 kaplic. Na każdym rogu inna kaplica, inne wyznanie. I tak, tutaj mamy krzyż, że tam będzie składanie ofiar. U góry mamy gwiazdę i księżyc. To jest mahometański znak, że będzie oddać się Bogu. Tutaj znów słoneczko Hare Krishna. Tutaj na dole znów mamy znak syjoński. Taki słoneczko jakby wschodzi, może nie widać z daleka, ale w tym gwieździe Dawida jest. Dalej niżej mamy właśnie bramiński znak kwiat lotosu i w środku również, proszę bardzo, swastyka nieukrywana. I dalej mamy następne gwiazdy Dawida, że to jest miejsce dla naukowców. Świątynia Salomona, czy tam mądrość Salomona. Chodzi mi o co? Chcą ludzie, którzy planują zawładnąć światem, mieć wspólny jakiś mianownik religijny i na podstawie tej wspólnej filozofii ustanowić wspólną konstytucję. Bo nasza konstytucja na przykład na prawie katolickim, inna konstytucja na prawie buddyjskim, inna, więc żeby ujednolicić prawo, żeby państwo miało, żeby cała ludzkość podlegała pod jedno prawo, pod jedną władzę. To jest dążenie masońskie, dążenie okultystów, takie dążenie było komunistów, gdy związek nasz bratni ogarnie wszystek lud, tak żeśmy kiedyś śpiewali. Takie jest również dążenie syjonistów. To jest po prostu idea niby pozytywna. Wszyscy ludzie, jakby jedna rodzina ludzka. Ale teraz podzielić tych ludzi. Jedni mają duszę zwierzęcą, a drudzy mają super duszę. O, tu jest niebezpieczeństwo. To dziękuję.